Cześć Wam, jestem Wiola z kanału Travel Cooking, a dzisiaj zapraszam Was w malowniczą trasę wokół Sobora. Trasę będącą około 60-kilometrową pętlą, jak i również odwiedzimy ciekawą atrakcję, która jest po trasie rowerowej. Wybierzemy się na szlak, będący doskonałą formą aktywności fizycznej. Zwiedzimy pobliskie okolice, a na koniec ugoszczę Was w moim mini kamperze, przygotowując typową świętokrzyską zupę. Wycieczkę naszą zaczynamy od miejscowości Krajno Piesze, na której znajduje się platforma widokowa, z której można podziwiać wschody, jak i również zachody słońca. Ale nie tylko, bo to właśnie stąd widać całe zalecione pasmo klonowskie, malowniczą Dolinę Wilkowską, jak i również masyw zalesionego Lasu Łysicy. Jeśli chodzi o trasę rowerową, prowadzić będzie przez większe miejscowości, takie jak Święta Katarzyna, Bodzentyn czy również Nowa Słupia. Kończąc pętlę w Krajnie, przejedziemy atrakcyjną część Łysogór, najbardziej znanego pasma Gór Świętokrzyskich. Ale zanim zaczniemy trasę, zabieram Was wcześniej na szlak rekreacyjny. Chodzi o parkowanie samochodu, jest dwie możliwości. Jedna na platformie widokowej w Krajno Piersze, gdzie raptem 1,5 kilometra drogą rowerową można od razu zjechać do Świętej Katarzyny. O, ewentualnie można również zaparkować na parkingu znajdującym się dokładnie obok Świętej Katarzyny, który jest bezpłatny, lecz zakonnicy proszą, żeby zostawić nawet co łaska. Jak legenda głosi, do Puszczy Jodłowej zawitał rycerz, który był oczarowany urodą dwóch sióstr. Wkrótce postanowił poślubić jedną z nich, lecz ciężko było mu się zdecydować, którą jednak wybrać. Starsza siostra, zazdrosna, postanowiła zrobić napój truciznę dla młodszej siostry, gdy ta poszła w tym samym czasie zbierać jagody. Wtem niebo pociemniało, nadeszła burza, piorun bił raz po raz. Nagle potężny grom uderzył w pałac, który rozpadł się doszczętnie, zabierając pod stosem gruzów siostrę wraz z resztą niewinnych ludzi. Gdy młodsza siostra wróciła do pałacu, ujrzała ogromne wysypisko gruzów. Łzy strumieniem puściły z jej oczu, aż dały początek źródełka, które nazywano imieniem Świętego Franciszka. Dziś woda słynie z orzeźwienia w wędrówce po szlaku na Łysicę. Od miejscowości Święta Katarzyna odbijamy szlakiem na Łysicę, która jest najwyższym szczytem w Górach Świętokrzyskich, jak i również najniższą górą w Koronie Gór. Ale czy Łysica jest największą górą w Górach Świętokrzyskich? O tym się za chwileczkę przekonamy. Ostatni odcinek jest bardzo kamienisty, dlatego że jest spowodowany bardzo dużym masywem kamieni związanym z Gołobożem. Przytaczając legendę z początku szlaku źródełka Świętego Franciszka, to właśnie w tym miejscu stał zamek dwóch sióstr, który uderzył piorun, tym samym rozpadając się w gruz, a pozostawiając po sobie do dziś stertę rozsypanych kamieni. I takim sposobem doszliśmy do końca. Szlak bardzo łatwy, rekreacyjny. Zdobyliśmy najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich, Łysicę, 612 metrów nad poziomem morza. Ale jakby tego było mało, okazuje się, że w 2018 roku badania naukowe przez studentów okazały, że to nie Łysica jest najwyższym szczytem w Górach Świętokrzyskich, a zarazem Góra Agata, która znajduje się
700 metrów stąd. Również będąca miejscem sabatu czarownic. Otoczony Park Świętokrzyski Puszczą Jodłową, owiany tajemnicami legend, dziś słynie jako trzeci, najstarszy park narodowy w Polsce. Zanim jednak ruszymy dalej drogą rowerową, zabiorę Was tymczasem do ciekawej atrakcji turystycznej. Sabat Park Miniatur Krajno. Jest to doskonała forma odpoczynku od lasu na dużej przestrzeni natury. Zobaczysz na własne oczy miniatury zabytków i budowli, które są cudami świata. Warto również wiedzieć, że jest to największy park miniatur w Polsce, a każdy detal jest odzwierciedleniem prawdziwej budowli. Jestem przekonana, że zachwyci Cię to miejsce, jak również i mnie, dlatego, że zdecydowanie dowiedziałam się więcej na temat przeróżnych budowli na świecie. Oczywiście park oferuje również kino, Luna Park, bardzo dużo atrakcji rozrywkowej dla dzieci, a w sezonie zimowym słynie z najdłuższej trasy narciarskiej w centralnej Polsce. I tak właśnie, po dużym zrelaksowaniu się, zagłębiam się w las Świętokrzyskiego Parku Narodowego, gdzie prowadzi mnie długa ścieżka rowerowa wprost do miejscowości Budzentyn. Przycupnięte miasteczko nad rzeką Psarka w centralnej części Gór Świętokrzyskich zachęca do zobaczenia ruin zamku. Ulokowanych na urwistym zboczu przed lat broniły dostępu do grodu, a do dziś przetrwały resztki klatki schodowej, portal wejściowy, wschodnie partie murów, a czerwony piaskowiec mieni się w promieniach zachodzącego słońca. No, musicie przyznać, że robi wrażenie. Miasteczko Budzentyn kryje w sobie jeszcze jedno bardzo ciekawe miejsce, a mianowicie zagrodę Czernikiewiczów, która jest przykładem, jak wyglądały wcześniej domy na terenie Kieleczczyzny. Tymczasem, kierując się dalej, rozglądam się powoli za jakimś fajnym miejscem na nocleg. Kolejny dzień gdzieś w jakimś buzyntyńskim polu. Już mam przez całą herbatkę zrobioną na później. Bardzo fajna noc i bardzo fajne miejsce. Spokój, cisza. To co lubię najbardziej, nie? Jak oceniam moją pierwszą noc w samochodzie? Twardo. Tymczasem zahaczając o pobliską piekarnię, jadę dalej, kierując się na miejscowość Tarczek. I choć trasa z Budzentyna do Tarczka jest dość ruchliwą drogą, to mogę też rzec lekko wyboistą, gdzie nie gdzie. Także naprawdę trzeba uważać, bo samochodów tutaj jest po prostu co niemiara. Podążając za znakiem rowerowym, docieram do 13-wiecznego kościoła, który jest po trasie. Jest on zdecydowanie szczególny, gdyż wyróżnia się budowlą i architekturą. Ogólnie uważam, że dla takich chwil, żeby sobie siąść, odpocząć i coś przykąsić, to jest najlepsza pora. Także wasze zdrówko. Cały urok, taki w ogóle wsi, jak teraz się jedzie od Tarczka, jest taki, że nie ma prawie żywej duszy, a jeżeli jest, to są po prostu starsi ludzie, którzy siedzą sobie po prostu na ławeczce, podziwiają, cieszą się po prostu słońcem, dniem dzisiejszym. I to jest fajne, nie? Że w ogóle ani jednego samochodu, a trasa się wiąże przez jakieś, ciągnie się właściwie przez jakieś 5 kilometrów. I tak tocząc się powoli przez urocze wsia, dojeżdżam ścieżką rowerową, jak sam znak wskazuje, na drogę polną, która za chwilę się kończy, bo trwa zaledwie 500 metrów, ale za to wynagradza, bo wjeżdżamy na trasę asfaltową, oto z takimi widokami.
trasa wskazuje tylko jedno. Jesteśmy coraz bliżej miejscowości Nowa Słupia. Nie śpiesząc się nigdzie, delektuję się tutejszą trasą. A widzieliście kiedyś kręcące się tak samo wiatraki? Patrzcie. Podążając dalej dość ruchliwą ulicą, która nie należy do moich ulubionych, postanowiłam swoją trasę trochę urozmaicić i wjechałam na ścieżkę rowerową w las śladem kolejki wąskotorowej, która zaprowadzi mnie wprost do miejscowości Nowa Słupia. O tej miejscowości nie będę się dużo rozgadywać, gdyż mam pomysł na kolejny odcinek, gdzie bliżej ją poznamy, a tymczasem jadę dalej, bo przede mną dość stroma górka, przed miejscowością Bartoszowinę. A więc teraz znajdujemy się w uroczej miejscowości, jaką jest Bartoszowiny, i postanowiłam, że z racji, że okrężamy Łysogóry, toż to najlepszą potrawą świętokrzyską będzie zalewajka świętokrzyska, która będzie bezmięsna, ale za to z jajkami. Przepyszna. Serdecznie zapraszam. Do garstka wlewamy 1,5 litra wody. Dodajemy pokrojone ziemniaki w kostkę, 3 średnie marchewki, a ząbki cząstku wraz z jedną cebulą kroimy w drobne kawałeczki i podsmażamy na oleju. 60 g grzybków wcześniej ugotowanych kroimy na cienkie kawałki i dodajemy do zupy wraz z podsmażoną cebulką i czosnkiem. Doprawiamy zielem angielskim i liściem rablowym. I tak gotujemy przez około 15 minut. Zalewamy żurkiem i gotujemy przez chwilę. Zdejmujemy garczek z palnika i dodajemy 4 łyżki śmietany, 18%. Doprawiamy do smaku pieprzem, solą, wegetą, ewentualnie przyprawami, jak je lubisz. Wrzucamy ugotowane jajka do zupy, a chlebek, nierozłączny element zalewajki, podaj jak wolisz. A na talerz zalewajka z jajkami i voilà! No to jemy! Okej, okay. A więc pierwsza zupka w plenerze. Znaczy, smakuje, nie? Ojej, jak prawdziwa zalewajka. Bardzo kremowa, no. Boże, jakie to jest dobre! To jest naprawdę dobre, no. Bardzo dobra zupka. Zostawiam Was tymczasem z zachodzącym słońcem i koniecznie napiszcie w komentarzach, czy macie inne pomysły na potrawę świętokrzyską. Kolejny dzień wita mnie wschód słońca nad Świętym Krzyżem. Zbieram siły, a przede mną trasa bardzo wymagająca, która jest naprawdę bardzo górzysta i wręcz ciągle falująca. Z górki pod górkę. Ta trasa akurat z Bartoszowin przez różne huty naprawdę jest bardzo wymagająca, dlatego że prowadzi przez różne zjazdy, podjazdy, ale to nie byle jakie zjazdy. Są naprawdę konkretne, ale co chcę powiedzieć? Jeżeli ktoś będzie chciał przejść tą trasą, to bardzo polecam zatrzymać się w tych okolicach na nocleg, gdyż widoki tu są po prostu obłędne. Wschody słońca lub nawet zachody słońca. Zobaczcie, jaka przed nami górka. Tymczasem z wolna opuszczamy kolejną miejscowość, jaką jest Kakoń, i zbliżamy się bliżej celu do naszej platformy widokowej. Piękne jest to w takich porankach, że jest spokój. Jest spokój i jest piękny zapach wokół. Wokół takiej rosy, taki przesiąknięty spokojem. Fajny czas. No, jestem bardzo wdzięczna za to. Super jest. Po trasie rowerowej mijam chatkę Kaka, która położona jest w miejscowości Kakonin. Jest to również miejsce, gdzie można spróbować świętokrzyskich potraw, jak i również proponuję pozwiedzać tutejszą okolicę. Podsumowując swoją trasę wokół Łysogór, podjazdy potrafią naprawdę dać w kość, ale wynagradzają to widoki, jak i również serdeczni ludzie spotkani po drodze. Zdecydowanie uważam, że Polska naprawdę jest piękna.
kończę tą trasę. Bardzo dziękuję za wszystkie oglądania oraz za polubienia i udostępnienie tego filmu. Jest to mój pierwszy film na tym kanale, przysłowiowo startuję, także będę bardzo wdzięczna za komentarze, co myślicie o tym filmie, co myślicie o gotowaniu w czasie podróży, jak i również bardzo dziękuję za to, że byliście ze mną do końca. Bardzo dziękuję. Życzę Wam miłego dnia.